Tutaj Nela Kultromajeczka. Witam Was ponownie na moim kanale. Jeżeli jesteście tutaj nowi, cześć, jestem Nela. Mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej. Czy słyszeliście mi tyk w łokciu? I wciśnijcie ten przycisk subskrybuj tu, albo tu gdzieś na dole. Tak czy inaczej, hej. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem bardzo ciekawym, bardzo obszernym. Nie wiem w sumie, ile mi się zajdzie na nagrywaniu tego i na montowaniu tego. Ale moi drodzy, jest ten smutny moment, że wakacje dobiegają końca. I uznałam, że przez to, że za tydzień zaczyna mi się szkoła, mamy siódmy, szósty, piąty, mamy 5 września, teraz mi się za tydzień zaczynają studia, to uznałam, że zrobimy sobie takie podsumowanie ogromne, co czytałam i oglądałam podczas moich wakacji. A moje wakacje trwały dokładnie od maja, więc mamy ogromny update, który. Nie wiem, jak to ogarnę, bo muszę powiedzieć, że bardzo dużo obejrzałam filmów, i bardzo dużo przeczytałam książek. Z serialami jakoś miałam. Pod górkę. Tak czy inaczej, filmów i książek jest bardzo, bardzo dużo. I dlatego też nie będę poświęcać każdej książki czy każdemu tytułowi ogólnie dużo czasu, ze względu, że po pierwsze o niektórych tych tytułach już mówiłam na swoim Instagramie, po drugie mówiłam na jakichś vlogach, które były, więc będę po prostu was odsyłać, jeżeli tak wtedy będzie. Albo po prostu miałam albo re-read, albo rewatch filmu, który jest jakimś klasykiem i po prostu. No, nie będę o nim mówić, bo, bo nie ma co, bo już go oglądałam milion razy i potrzebowała coś więcej o nim mówić. Ale tak czy inaczej, wiadomo, coś krótkiego zawsze o czymś powiem, ale no, chciałabym, żeby ten film był w miarę krótki, zwięzły i na temat, aczkolwiek wiem, że tak nie będzie, ale przynajmniej zwięzły i na temat, a nie żebym tutaj o każdej książce się rozgadywała, bo. Bo ja lubię krótkie filmy i wy też chyba lubicie takie 20-minutowe. Lepiej, żebyśmy do pół godziny nie docierali z tym, ale tak, tak czy inaczej zapraszam was na moje tak zwane Hot Girl Summer, czyli co czytałam i oglądałam podczas swoich wakacji. I hope you're ready, they say happy is a state of mind like a front porch swing pretty thing hanging over the river Ja ogólnie też będę sobie korzystać z takiego mojego zeszyciku, gdzie ja tu mam wszystko zapisane, tak naprawdę, co czytam, ułam i co oglądam od początku roku szkolnego. Już roku szkolnego, od początku roku ogólnie. No, bo nie pamiętam po prostu każdego z tych tytułów, a książki będę pokazywać, ale no, jeżeli chodzi o filmy, to po prostu no, nie pamiętam już, co oglądałam w maju. <laughs> ale tak czy inaczej, na początku zaczniemy sobie od filmów. Jeżeli chodzi o moje wakacje, to zaczęłam. Może nie jest przytupem, ale pierwszym filmem, jaki obejrzałam, to było The Lost City, czyli Zagubione Miasto. Oglądałam to jeszcze w Irlandii i pamiętam, że było ok. Uśmiałam się jak szalona na tym filmie. Taki spoko. Naprawdę się śmiałam. Głupi był, ale się śmiałam. Dalej obejrzałam trzy części Piratów Skrybów Robiliśmy sobie ze znajomymi maraton Piratów Skrybów Było to genialne i pamiętam, to był akurat taki weekend, gdzie padało i było tak mega cozy i dopiero no, wios wiosenny w sumie, bo to maj był, ale tak właśnie było, padało, zrobiliśmy sobie popcorn i, i sobie tak oglądaliśmy, zrobiliśmy sobie rewatch Piratów Skrybów w każdej części. Dalej mam Bezsenność we dwoje. To był w sumie film, który wszedł na Netflixa i to taki typowy nastolatkowa miłość, ma Miasteczko, wakacje. I muszę powiedzieć, że ten film zrobił mi coś takiego, że bardzo mi się podoba główny bohater, który grał w tym filmie. Nie pamiętam jak on się nazywał, ten aktor, ale I loved him. Jakby naprawdę bardzo fajny, ale no mówię. Film nie był jakiś super zarąbisty, taka bym powiedziała netflixowa, nastolatkowa szmira, trochę ale fajnie popatrzeć na tego pana. Dalej mamy, pierwszy raz oglądałam taki bardzo w sumie klasyczny film, Drive Me Crazy i muszę powiedzieć, że bardzo mi się podobał. Jest to taki klasyk troszeczkę w stylu Mean Girls, troszeczkę takie Ten Things I Hate About You. Naprawdę, jeżeli lubicie takie stare komedie nastolatkowe, komedie romantyczne nastolatkowe, to Drive Me Crazy bardzo Wam się na pewno spodoba. Zresztą to jest Enemies to Lovers, więc... Bardzo fajne. A oprócz tego obejrzałam też po raz pierwszy w sumie Skyfall i też mi się podobało. Zrobiliśmy sobie seans ze znajomymi, naprawdę bardzo fajne było i się wkręciłam i nie wiem, czemu wcześniej nie obejrzałam Skyfall. I loved it. Dalej przechodzimy do czerwca i w czerwcu obejrzałam Jerry Maguire'a, mojego kochanego Jerrygo Maguire'a. I love this movie. Like seriously, I love this flipping movie. Naprawdę uwielbiam, uwielbiam zresztą Toma Cruza, więc... You know, to taki klasyk, który po prostu kocham. No i obejrzałam również Top Gana, też z Tomem Cruzem. Pierwszy raz obejrzałam tą taką zwykłą, w sensie zwykłą, tą taką pierwszą część Top Gana. No i czy ja muszę mówić, że się zakochałam? Chyba nie. Zakochałam się. Kocham ten film całym serduszkiem swoim. Wow! I Tom Krusam. To jest taka hotowa, że ja nie mogę. No i oczywiście po topganie obejrzałam Top topgana Mavericka. Też mi się bardzo podobał. Aczkolwiek nie podobał mi się tam ten wątek miłosny. Uważam, że był bez sensu. Można go było wyrzucić i w ogóle. Nie, ale muszę powiedzieć, że jest to jeden z lepszych, jeżeli nie najlepszy sequel, jaki kiedykolwiek oglądałam, taki sequel, ale takiego wiecie, klasyku, sequel, klasyku, bo są sequele, które są bardzo dobre i drugie części, ale mówię o takim właśnie, że zrobionym 20 lat po albo nawet więcej, więc to akurat... I loved it. No i wiadomo, piosenka i scena na plaży to w ogóle hit TikToka i hit w mojej głowie cały czas. Do tej pory, jak słyszę tą piosenkę, to widzę tą scenę w swojej głowie. Dalej oglądałam Niezwyciężony Sekretariat. Jeden z lepszych filmów też, takich, um, jeżeli lubicie konie i ogólnie filmy o koniach, o zwierzętach. To uwielbiam Niezwyciężony Sekretariat, naprawdę taki klasyk, też z mojego dzieciństwa, tak naprawdę. I pamiętam, że poszłam na kino plenerowe wtedy z koleżanką i sobie właśnie to oglądałyśmy tak w tle, żebyśmy sobie też gadały trochę, naprawdę. Super. W ogóle polecam bardzo kina plenerowe. Genialna sprawa. Dalej obejrzałam The Man from Toronto, i tak naprawdę powiem wam, że o tym filmie nie za dużo powiem. Jakby był mega śmieszny, ale no i ponownie. Nie było to nic wielkiego, bardziej taka fajna komedia. Fajny, fajny. Jeżeli chcecie się odprężyć przy śmiesznej, troszeczkę też obrzydliwej miejscami, ale śmiesznej komedii, to The Man from Toronto polezanko. Od razu mówię, to jest głupiutki film, więc to nie jest tam, że tam są jakieś mądrości życiowe. Głupiutki jest, ale zabawny. Dalej oglądałam Limitless. Też ok, aczkolwiek nie... nie, nie, nie. Nie, nie mój chyba vibe filmów, mi się nie podobał. W sensie był taki, na, na, na. Dalej oglądałam sobie, pamiętam oglądałam, czekając na samolot przez 6 godzin, <laughs> oglądałam Cinderella Story z Hila, Hilary Duff. Hilary Duff, ona była Hilary Duff? I, chyba Hilary Duff. I, no mówię, klasyk taki z mojego dzieciństwa, disneyowa księżniczka, w sensie księżniczka, to nie jest disneyowa księżniczka, ale e, retelling e, księżniczkowy. I liked it. Dalej w lipcu oglądałam A Perfect Pairing z Siną e, Dobrew i gościem, który nie pamiętam jak się nazywa, ale grał też w Sex Life, czy Sex Love, nie pamiętam, jakiś taki tytuł. Też Netflixowa komedia romantyczna, taka szmira, takie w sumie... Mm, ogólnie jest o tym, że dziewczyna... A nie, to było o to? ha. A nie, to to. Am I stupid or am I stupid? Tak, to jest to. Netflixowy romans, szmira, nie szmira, takie ok, ale nic poza tym, no spoko. Dalej obejrzałam Elvisa, który naprawdę był bardzo fajnym filmem, aczkolwiek muszę powiedzieć, że brakowało mi w nim trochę. Oczywiście rola osina Butlera super, naprawdę ekstra zagrał. Tom Hanks też źle nie wypadł, aczkolwiek denerwował mnie jak nie wiem co w tym filmie, ale no nie jest to lepsze niż Bohemian Rhapsody. Niestety Bohemian Rhapsody zawsze w moim serduszku. Nie jest to na tym poziomie troszeczkę jakby dobry film, ale o nim zapomnę na 100%. Dalej oglądałam Historię Małżeńską. Ponownie kocham ten film. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście Historii Małżeńskiej, możecie ją znaleźć na Netflixie, to naprawdę Was zapraszam do oglądania, bo ja kocham ten film. Naprawdę kocham Adam Driver i Scarlett Johansson. Oni, oni są tam we dwójkę genialni. Wow. Dalej ponownie obejrzałam Mary Me z moją mamusią. Mary Me to tam, nie wiem czy to w sumie miało tłumaczenie polskie, czy zostało Mary Me, chyba miało tłumaczenie o się ze mną. Bardzo fajna i miła, naprawdę komedia romantyczna. Ym, trochę taka od Czopy, ale. Ale buja soundtrack bardzo fajny jest. I Jane Lopez, ona tam. Jane Lopez zawsze wymiata swoim wyglądem po prostu. Ona, ona. I love her. Ale oglądałam Pretty Woman i Mój chłopak się żeni, czyli tak naprawdę zrobiłam sobie po prostu maraton komedii romantycznych, takich klasyków. Kocham Pretty Woman, kocham Mój chłopak się żeni, Julia Roberts rządzi w obydwu tych filmach. I love her. Następnie obejrzałam sobie ponownie po raz... X któryś, Call Me By Your Name, które uwielbiam, z Timothy Chalamet. Jeżeli nie oglądaliście, oglądajcie idealny film na lato. No i też oglądałam The First Daughter, czyli tam Córka Prezydenta, to chyba jest po, po polsku. Też klasyk, klasyków, kocham. Dalej oglądałam Szmirę Netflixową, beznadziejną, to jest chyba w ogóle francuski film. I też to jest taka komedia romantyczna, próbująca być after, ale tak ten, to się nazywa Dangerous Lazens, coś takiego. No nie, Kompletnie nie odradzam w ogóle strata czasu masakra. Następnie obejrzałam z moją mamą na jednym z naszych wieczorków mamy i córki to Night and Day z Cameron Diaz. Boziu, jaki to jest zabawny film. Boziu, jaki to jest wspaniały film. Po prostu to jest. Komedia romantyczna z bardzo mocnym tutaj nastawieniem na komedia. I love it. Serio, zakochałam się, naprawdę. Tak się uśmiałam na tym. Genialne, genialne jeszcze raz, genialne. Ona jest już trochę starsza, więc też takim powiedziałabym, że klasyk, ale no, trochę z tych nowszych. I też obejrzałam pierwszy raz, kiedy Harry poznał Sally i też bardzo mi się podobał ten film. Zresztą odsyłam was do vloga, gdzie ten film oglądałam i tam o nim więcej opowiadam. Dalej obejrzałam Purple Hearts, które. Było w moim serduszku, jakby ten film był tak śliczny. Jedna z lepszych komedii romantycznych Netflixa, jaką oglądałam. Naprawdę, jakby nie jest to wybitne, ale jest to takie kochane i taka ładna historia. And I love it. Po prostu przepadłam, jakoś mnie złapała za serduszko i do tej pory nie wypuściła. Później miałam maraton z dziewczynami, albo jeszcze nie powiedziałam, że już jesteśmy w sierpniu, ale później miałam maraton Disneya z dziewczynami, też macie na vlogu i tam oglądałyśmy Randkę z Gwiazdą, Lemonia de Gada i Hannah Montana The Movie. Klasyki Disneya, we love it, nie mam więcej nic do powiedzenia. Później sobie obejrzałam Look Both Ways, też o nim opowiadałam na jednym z moich vlogów, więc was tam odsyłam gdzieś tu na górze, to możecie sobie obejrzeć, jeżeli jesteście zainteresowani moją opinią na ten temat. Dalej kolejny 365, chyba nie muszę się wypowiadać, um, też odsyłam do filmu, <grym> no bo tak. Dalej mam Gdzie Śpiewają Raki i też odsyłam podobnie do filmu. I następne teraz we wrześniu obejrzałam już ostatni film, przynajmniej mój wakacyjny, After, czwarta część. I też odsyłam do vloga. Więc trzy ostatnie filmy, tak naprawdę, są na recenzjach, więc zapraszam. I to by było na tyle z filmów, które obejrzałam w te wakacje. Nie było jakichś super ekstra tych, ale to dlatego, bo wakacyjny zazwyczaj em, sezon jest tak zwanym sezonem ogórków, tak to się mówi? Że po prostu nic nie ma w kinach zazwyczaj dobrego przynajmniej. No, Elvis był, z takich dobrych i Top Gun. I w sumie. That's it, bym powiedziała, z takich zarąbistych filmów. Resztę oglądałam sobie tak dla siebie. Więc... Więc tak, więc w sumie tyle. I um, przejdźmy sobie teraz do książek. Zauważyłam, że miałam na lewą stronę tą moją kurteczkę. W ogóle jest piękna, prawda? I'm in love. Mój ostatni zakup... Amen Love, taki jesieniarski, taka pszczółeczka, ale miałam ją na drugą stronę, dlatego ten kołnierzyk dziwnie wyglądał i później się skapnął. Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o książki, to swoje wakacje zaczęłam z książką 11 papierowych serc. Mogliście już tą książkę widzieć u mnie na vlogu z Galway, gdzie ją właśnie czytałam, więc odsyłam Was tam do pełnej recenzji. Ja uważam, że to jest mega cute K komedia romantyczna, <grych> w sensie romans młodzieżowy, naprawdę oceniłam ją 3 na 5. Następną książką było The Hating Game, które wiele przeżyło, <noise> bo wylała mi się woda w mojej tej, jak się nazywa, torbie, i trochę wiele przeżyło. Też jest to romans, o którym bardzo dużo ludzi w ogóle mówiło na TikToku i w ogóle na Booktoku. Bardzo dużo osób się zachwycało nim. Ja dałam takie 3 na 5, bo troszeczkę mi się w pewnym momencie dłużył. I też disclaimer: jest to romans z otwartymi drzwiami, więc są tam sceny. Spicy. Dalej też w maju tego lata stałam się piękna. Bardzo fajny, bardzo młodzieżowy romans, aczkolwiek muszę powiedzieć, że jest to zdecydowanie dla troszeczkę młodszych czytelników książka. Ja wręcz uważam, że ja już trochę za stara jestem na to. Bardzo lekka, bardzo fajna, bardzo miła, ale mówię, no uważam, że takie 13 plus super. By było nawet 12. Ona jest taka bardzo niewinna, urocza, słodziutka, ale no bardziej do młodszych czytelników raczej, jeżeli zaczynacie swoją przygodę z romansami. Następną książką jest mój patronat i w sumie... Czy ja muszę Wam w ogóle o nim mówić? Ja tutaj go uwzględniam ze względu na to, że pomimo, że ja przeczytałam oryginał w lutym albo marcu, to tak naprawdę polską książkę przeczytałam właśnie w czerwcu. No i oczywiście, czy ja muszę też mówić? Jest tu moje logo, zakochałam się, mam swój patronat na tą książką, więc... Proszę czytać. Następną książką, w której też się zakochałam, jest The Fine Print i I'm in Love. Jakby dałam tej książce 4 na 5 i genialny romans z otwartymi drzwiami. I love it. Mamy tutaj nie właściciela nawet, ale syna właściciela parku rozrywki i naszą główną bohaterkę Zarę, i ona pracuje w tym parku rozrywki, no i tam między nimi. Coś się dzieje, on jest jej tej szefem w ogóle. Rowan się nazywa, więc w ogóle hot imię. Jak wiemy, wiemy o co chodzi, to wiemy o co chodzi. I naprawdę polecam miłośnikom romansów. Naprawdę bardzo, ale to bardzo fajna książka i muszę sięgnąć po drugą część. Następną książką jest książka, która dla mnie była 5 na 5 i jest to Reminders of Him. Jest to moja druga ulubiona książka Colin Hoover, pełno cyta cyta cytatów. I po zły Was moja ulubiona książka Colin Hoover. Zryczałam się jak nie wiem, I love it. Następnymi książkami jest seria, czyli Hard Stopper. Również oceniłam 5 na 5, kocham tą serię całym serduszkiem i tak naprawdę więcej o niej mówię w filmie, w którym poświęciłam po prostu na czytanie tej serii i oglądanie również serialu, więc odsyłam Was tam, ale no, I am in love, kocham tą serię. Następną książką było You and Me on Vacation Emily Henry i miałam do niej takie średnie nastawienie, bo po Beach który, którego wtedy, jak po to sięgam, nie skończyłam od roku, bo zostało mi jakieś tam Sostron, wpędził mnie w ogóle w zastrój czterniczy. Miałam bardzo niskie oczekiwania, a You and Me on Vacation, I love it. Jeżeli miałabym wybrać chyba moją ulubioną książkę Friends to Lovers to byłoby You and Me on Vacation. Naprawdę bardzo fajny, bardzo wakacyjny romans, również z otwartymi drzwiami. Dalej przeczytałam The Spanish Love Deception. Ja przeczytałam ją w oryginale i oceniłam ją 3 na 5. Troszkę mi się nie podobało, że nasza autorka opisywała głównego bohatera cały czas tymi samymi przymiotnikami, czyli wysoki, przystojny, umięśniony, niebieskie oczy i czarne włosy. I to były jedyne jakby opisy, jakie tam się znalazły naszego bohatera, więc Trochę mi się to nie składało. Ja przede wszystkim przeczytałam tę książkę w oryginale i ona dla mnie była mega cute, fajna, approved, aczkolwiek nie moja ulubiona. Ale później przeczytano mi fragmenty po polsku tej książki i niestety po polsku już mi się ona troszeczkę nie spodobała. Wręcz uważałam, że była ona trochę cringe'owa w wielu momentach i no ja wspieram oryginał, bo fajny, bo jakby spoko, taki 3 na 5. Ale polskiej wersji wam raczej nie polecam, bo jest taka. I, I, don't, I, I just don't, don't really like it. Następną książką jest lepiej niż w filmach, o której również mówiłam w jednym z moich vlogów, więc odsyłam Was tam. Mega 4 na 5. Naprawdę super romans młodzieżowy. Jeden z lepszych, jakie czytałam w sumie. Mega polecanko. Dalej książka pełna kontrowersji, ale jednocześnie, którą bardzo polecam i tak też mówiłam o niej we vlogu i jest to Dom nad Błękitnym Morzem. 5 na 5 dla mnie, aczkolwiek no, jesteś 5 na 5. 5 na 5 gwiazdek na Goodreadsie, ale z uwzględnieniem tego, że to jest 4,5 na 5, a nie 5 na 5 ze względu na te kontrowersje, jeżeli chcecie usłyszeć więcej, to odsyłam Was do tamtego filmiku, ale mówię... I Am in love. Kocham tą historię. Dalej mamy książkę, która towarzyszyła mi na Cyprze, i to jest Slumd, Colin Hoover. Niestety ta książka już tak nie przypadła mi do gustu, jak inne powieści Colin Hoover, tak jak Reminder's of Him i It Ends With Us. Kocham te dwie. Tak, Slumd jest takim zwykłym po prostu romansem. Trochę spodziewałam się czegoś innego, bo Colin Hoover podbiła moje serce przez to, że ma tam trudne i naprawdę no ciężkie po prostu tematy. Tutaj jest też ich trochę, ale no nie mój styl, zwłaszcza, że tu mamy już nie młodego dorosłego, jesteśmy młodą dorosłą, a nastolatkę, więc to też jest troszeczkę inny romans, ale um, też polecam 3 na 5. Mówię, nie była niczym wielkim, ale nie jest też zła, więc polecam. Mamy tutaj romans, co prawda, z nauczycielem, więc tak, riski, ale spoko, jest to jakby mogę, mogę to polecić, aczkolwiek mówię, nie najlepsze romanski czytam, ale do przejścia. Dalej moja Finley Donovan nadchodzi. Naprawdę, jeżeli szukacie komedii kryminalnej, która Was będzie bawić, to autentycznie mega polecam. Ja się tak śmiałam na tej książce. To jest jedna z tych książek, gdzie się śmiejecie. Na głos i, i ludzie się patrzą po prostu, jakbyście byli jakimś debilem, że śmiejesz się z książki. Ja naprawdę chichrałam się na tej książce, mega mnie wciągnęła, uwielbiam i też odsyłam was do filmu, gdzie oni opowiadam. Również przeczytałam autobiografię, a raczej takie wspomnienia Meffy McConaughey, czyli zielone światła. Przepadłam, bardzo mi się podobała ta książka, i jeżeli mówimy o autobiografiach, to jest jedna z lepszych, jakie czytałam, bo, no, ale tak jak samo mówiłam, nie jest to stricte autobiografia, jest to takie wspomnienia trochę, ale też odsyłam Was do filmu, gdzie o tej książce mówiłam. Następne książki to jest Good Girl Complex L. Kennedy, czyli autorki mojej jednej z ulubionych serii Off Campus i Briar You. Naprawdę. I liked it. Naprawdę bardzo fajny, bardzo wakacyjny romans z otwartymi drzwiami również, więc mamy tam takie up, sceny. Naprawdę bardzo duże polecanko i też odsyłam Was do filmu, gdzie o tej książce mówię. Dalej mamy Nagie Serca, również wakacyjny romans, nie ukrywam, Mniej mnie troszeczkę również, bo to Collin Hoover, również mniej mnie dotknęło serduszko, jak w poprzedniej, w sensie w książkach, której uwielbiam, czyli Reminder's Hymn i ponownie Ręcły Was. Nagie Serca to takie dla mnie 3 na 5, fajne cytaty. Uważam, że są lepsze niż e, Slant. W sensie lepsza książka jest niż Slant, ale styl no, bez porównania do Erin's Was Us. reminders of him. Dalej mamy kolejną książkę Colin Hoover. Ten rok to chyba jest, jak w ogóle te wakacje, to jest e, rok Colin Hoover. Too late. Too late niestety kompletnie do mnie nie, nie przemówiło. Jest to smat. I tu użyję tego słowa, bo to już jakby to mogę powiedzieć, że to jest smat. Zresztą, jeżeli chcecie. Usłyszeć o mojej różnicy między smatami a ym, jakby romansami z otwartymi drzwiami, zamkniętymi i tak dalej, to zapraszam Was na mojego TikToka, bo tam wszystko jest wytłumaczone. Ale tak, tutaj niestety do mnie nie przemówiło. Jest to bardzo mroczny, taki mafijny romans, coś mafijny. Nie ma, nie ma tu mafii, ale mamy tutaj właśnie dealerkę i bardzo toksy, toksyczne związki i relacje. I jest to, no mówię, mroczna książka, taka kompletnie niepodobna do Colin Hoover, a o, jakby w ogóle nie, ale no, niestety. Nie, nie mój typ, kompletnie nie mój typ Zderzyłam się z tą książką I didn't like it Również przeczytałam Gdzie śpiewają raki Przeczytałam je, a raczej przesłuchałam na audiobooku Też odsyłam Was do filmu, w którym o nich mówiłam Zakocham się w tej książce 5 na 5, I love it Naprawdę zarąbista książka Dalej też przeczytałam Kim Jong urodzona w 1982 roku nie podobała mi się, nie urzekła mnie, ze względu na to, że poruszała w sumie dla mnie tematy, w których ja już jestem oczytana i za bardzo nie wniosła mi nic. Może nie, że nic pożytecznego, jakby ciekawa historia, bardzo fajnie uwzględnione fakty i ogólnie jakieś dane z numerami, ale no nie, nie urzekła mnie i zrobi, nie zrobiła na mnie takiego wrażenia jako na osobie, która często w miarę czyta o takich problemach i interesuje się problemami podwójnych standardów czy właśnie tej nierówności płci i no nie zrobiła na mnie, nie wywarła na mnie po prostu aż takiego wrażenia, jak myślałam, że wywrze i jak wszyscy w sumie zapowiadali, że wywrze. No i ostatnią książką w sumie, jaką przeczyta, w te wakacje i na niej już zamykam moje wakacyjne książki to w końcu po roku skończyłam Beach Read. Ja Beach Read czytałam rok temu i zostawiłam sobie ostatnie strony, 100 stron, bo nie mogłam ich przeczytać. Beach Read w ogóle mnie wciągnął w, tak jak już powiedziałam, miesięczny zastój czytelniczy. Nie potrafiłam przez to skończyć i kompletnie nie mogłam przejść przez tą książkę. Oprócz tego problemy tutaj e, związane z alkoholem i z. Są różne kwestie, które ja po prostu się tutaj nie zgadzam z nimi i są słabo napisane i nie ukrywam, że no nie pociągnęła mnie ta książka w ogóle. Ten romans kompletnie mnie nie urzekł i, i niestety trochę się zderzyłam z. Ze ścianą tutaj, więc um, słabo mi się nie podobał. Więc jeżeli chodzi o książki, to by było na tyle. A teraz przejdźmy do ostatniej kategorii, czyli seriale. Jeżeli chodzi o seriale, to swoje wakacje rozpoczęłam z grubej rury, bo obejrzałam Breaking Bad po raz pierwszy w życiu. I nie bo pierwsze cztery sezony tylko, ale te cztery sezony obejrzałam w jakiś tydzień albo półtora, więc mm, uważam, że naprawdę jest dobrze i bardzo mi się podobało, naprawdę dałam chyba 4,5 gwiazdki i jakimś sezonom tam 5, ale głównie 4,5, naprawdę te cztery sezony bardzo, ale to bardzo dobre seriale i naprawdę polecam Wam ten serial, jest wow. Zresztą jest jednym z klasyków, więc jakby naprawdę. Dalej obejrzałam oczywiście pierwsze odcinki Stranger Things sezonu piątego. Podobało mi się. I liked it. I liked it. I liked it. Aczkolwiek nie jest to jeden z moich ulubionych seriali, ale Eddie. To jest po prostu życiem. Jakby ta postać jest jedną z lepszych postaci ever. No i Steve oczywiście. I love it. I love it, I love it. Dalej obejrzałam trzeci i czwarty sezon Suits. Jeżeli mnie już oglądacie od jakiegoś czasu albo obserwujecie na Instagramie, to wiecie, że ja Suits uwielbiam. Ja się delektuję w ogóle tym serialem. Tak, wiecie, płynę przez niego i uwielbiam po prostu I love it. Harvey to taki daddy, że ja nie mogę I love him z całego mojego serduszka. Naprawdę wam polecam. Świetny serial o prawnikach. Dalej jest mój ukochany Hard Stop który zawładnął moim serduszkiem 5 na 5, I love it. I również odsyłam was do mojego filmu, gdzie o tym serialu więcej mówiłam. Dalej obejrzałam dwa finałowe odcinki piątego sezonu Stranger Things. Był taki jak długi jeden film. Fajnie aczkolwiek uważam, że to, co tam się rozwinęło, to tak trochę mm, aczkolwiek teorie spiskowe mi się bardzo podobają i naprawdę otworzyło tutaj cały ten temat i to zakończenie. Piękne drzwi do właśnie teorii spiskowych i słyszałam już tyle rzeczy, że ja nie mogę, jestem ciekawa, gdzie to dalej pójdzie, bo przed nami ostatni sezon, więc zobaczymy, co to będzie, ale um, podobał mi się, naprawdę do dobry kawałek serialu, I liked it. Tak jak powiedziałam, nie mój ulubiony sezon, ale poryczałam się jak mały bóbr na sam koniec. Później obejrzałam również piąty sezon Suits. Mówię, ja się tym delektuję, więc tak powoli idę. Kocham Suits. I love it. I ostatnim serialem, który też zakończę w sumie wakacje, obejrzałam go nie wiem dwa tygodnie temu, to jest Never Have I Ever Season. Trzeci? Tak, sezon, sezon trzeci. I ja go oceniam tak 4 na 5. Fajny był. Uważam, że jest na poziomie pierwszego sezonu, bo mi się drugi tak średnio podobał. Ale uważam, że nowa postać w postaci tego chłopaka była tam niepotrzebna w sensie tego nowego chłopaka, bo już ile tych chłopaków co sezon jest nowy chłopak. Jakby moglibyśmy się skupić na tych postaciach, które już są, byśmy więcej w sumie tam po prostu wynieśli z tego. Ale tak czy inaczej. Podobał mi się ten sezon. W porównaniu do drugiego super wypad, tak samo jak w sumie pierwszy. Taki wróciliśmy do tego wajbu z pierwszego sezonu. Więc jak widzicie z seriali to by było na tyle. Bardzo mało obejrzałam seriali, tak naprawdę w wakacje. Głównie skupiłam się na czytaniu i na oglądaniu filmów, co zazwyczaj jest do mnie niepodobne, bo ja w wakacje to często poświęcam na seriale, a teraz się tak nie wydarzyło, więc... Ciekawie, ciekawie. Więc tutaj tych seriali po prostu było w, jakoś w te wakacje mniej, ale tak czy inaczej, książek było dużo, filmów było dużo i tak wyglądały w sumie moje wakacje. Tak wyglądało moje hot girl, a właściwie hot. Geek Summer, bo jak widzicie, głównie siedziałam, czytałam i oglądałam, aczkolwiek nie. Uważam, że jakby te wakacje były spoko. I liked it. Rozwijałam się bardzo i podróżowałam coś po Polsce. Tak czy inaczej, to by było na tyle. Dajcie mi znać, co Wy czytaliście w wakacje, albo przynajmniej jakieś tytuły, które skradły wasze serduszka w te wakacje, bo jestem bardzo ciekawa, czy znaleźliście jakieś perełki, czy udało Wam się coś przeczytać i coś pooglądać. I na co w sumie poświęciliście ten Wasz wolny czas w te wakacje? Dajcie mi wszystko znać. W komentarzu, ja chętnie poczytam. Tak czy inaczej wysyłam Wam tysiąc buziaczków i milion uścisków i widzimy się w następnym filmie. Pa, pa!